Dlaczego ludzie kładą się spać z mokrymi włosami? Prawie wszyscy to robimy albo robiliśmy? Nie chcesz używać suszarki, bo wysoka temperatura jest szkodliwa dla twoich włosów, prawda? Lepiej będzie, żeby wyschły podczas snu? Pozostawiając mycie włosów na ostatnią chwilę może wydawać się najlepszą opcją, istnieją ukryte niebezpieczeństwa, o których prawdopodobnie nie wiesz. Przekonaj się, co jest nie tak ze spaniem w mokrych włosach. Subskrybuj po więcej porad. Może to spowodować poważne uszkodzenie włosów. Mokre włosy to najsłabsze włosy, więc każdy ruch podczas snu, który powoduje tarcie włosów o na przykład poduszkę, może je po prostu osłabić, czy tak samo gdy zmieniasz pozycję. Włosy łatwiej się łamią, gdy są mokre. Będzie ci zimno. Jeśli śpisz w klimatyzowanym pokoju lub jest to mroźna zima, spanie z mokrymi włosami sprawi, że poczujesz nieprzyjemny chłód. Unikaj nieprzyjemnego uczucia i poczekaj do wyschnięcia włosów. Poczujesz się jeszcze lepiej, gdy ogrzejesz swoje skarpetki, piżamy i prześcieradła przed snem na grzejniku, aby były przyjemne i ciepłe. Spędzisz więcej czasu na układanie włosów. Podczas schnięcia twoje włosy układają się tak jak chcą. Budzisz się i efekt nie jest do końca powalający. Jedynym sposobem na wygładzenie włosów po takiej nocy jest spędzenie dużej ilości czasu na ich czesaniu. Są też żele i aerozole, albo ponowne zwilżenie, ale po co się tak męczyć? Mokre włosy to raj dla bakterii? Połączenie ciepła i wody jest równoznaczne z szybkim rozwojem bakterii? Ciepło z twojej głowy sprawi, że wilgotna poduszka będzie doskonałą pożywką dla szkodliwych bakterii i pleśni. Można pomyśleć, że częsta zmiana pościeli pomoże, ale wilgoć z włosów przeniknie do poduszki. Czy naprawdę chcesz trzymać tam swoją głowę? Łupiesz. Spanie z wilgotnymi włosami powoduje, że naturalne olejki są z dala od włosów, ponieważ są łatwo wchłaniane przez materiał poduszki wraz z nadmiarem wilgoci. Połączenie bakterii i utrata naturalnych olejków sprawi, że skóra głowy będzie bardziej podatna na łupież. Pryszcze? Jeśli twoja poduszka jest pełna bakterii, jest duże prawdopodobieństwo pojawienia się niechcianych pryszczy na twojej twarzy. Twoja skóra będzie ci wdzięczna za suche włosy przed snem. Co możesz zrobić? Umyj włosy wcześniej wieczorem, pozwoli to na wyschnięcie włosów przed snem. Jeśli musisz pójść spać z mokrymi włosami, połóż czysty ręcznik na poszewkę. Myj włosy rano. Przede wszystkim poranne prysznice są po prostu odświeżające, a także świetnym sposobem na rozpoczęcie dnia. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.